Okej, cześć wszystkim. Dzisiaj będzie taki filmik na temat takiego routera cyfrowego Polsatu, którego ktoś wyrzucił po prostu przy remoncie mieszkania. Tak jak już mówiłem na poprzednich filmikach, pracowałem kilka dni w takiej firmie, która wywoziła z remontów mieszkań różne rzeczy. I dzisiaj właśnie będzie troszeczkę o tym routerze. Ja sobie już otworzyłem parę zakładek na temat tego routeru, żeby wam pokazać mniej więcej o co chodzi. I tak patrzę na Allegro, on tutaj kosztuje ten router Edimax LT640 o 6408N 40 zł, darmowa dostawa. Bardzo tanio. Dużo pieniędzy nie kosztuje ten router. No nawet mamy, co to jest? Wi-Fi za 24 zł? No ja pierdziele, to jest taniutki. Jakiś. I to jest router, który po prostu, do którego wpina się tam z tyłu pod USB, jak tutaj widzicie, modem internetowy. Już nie mam takich modemów. Kiedyś, jak pisałem recenzję dla pewnej firmy komputerowej, to właśnie miałem do testowania różnych tych modemów, dużo bardzo z routerami. Ale tak to wygląda. I zastanawia mnie się właśnie, jakie on obsługuje tutaj pasma i tak dalej. Tutaj co to jest? To jest jakiś PDF, który już sobie tam otwarłem. W ogóle on wygląda coś takiego. LTK HD Internet. Aha, czyli to jest ten. Będę sobie go troszeczkę rozkminiał. Się nim pobawię, zobaczę mniej więcej o co chodzi. I do czego mógłbym go wykorzystać? Czy go można na przykład zmodować jakoś, wgrywając jakieś tam oprogramowanie, na przykład przerobione? No nie wiem, jak to wygląda aktualnie na jakichś tam forach. Tu jest jakiś PDF, instrukcja tego Edimaxa. Tego wam też nie będę pokazał, bo to nie ma sensu. Kto będzie chciał, to sobie znajdzie informację. Tutaj stronka, na której można sobie pobrać różne pliki. I tutaj mamy wersję oprogramowania 1.0.5F. Jest chyba najnowsza, 2014, 11, 13, tak. Dla routerów cyfrowego Polsatu, a dla routerów Plus. Aha, rozumiem. Skrypt aktualizacyjny. OK, kumam. Czyli najnowsza wersja jest 1.0.5F. I teraz ja sobie już tego routera podłączyłem do Wi-Fi, tylko wiadomo, w komputerze można mieć tylko jeden router podłączony, także teraz jestem na routerze od T-Mobile'u, ale już wcześniej sobie podłączyłem tego routera, wbiłem się na stronę tą konfiguracyjną i zobaczmy sobie, jak ona wygląda. I to jest coś takiego. I tutaj mamy już wersję oprogramowania sprzętowego 1.0.5F, czyli ten router ma wgrany najnowszy firmware, nie będę musiał się już bawić z tym. Także nawet fajnie, bo czasami trzeba na to troszeczkę czasu poświęcić. Jeśli tak wygląda ta stronka, dosyć ciekawie wam powiem. Tutaj mamy co? O, 3G router. Tutaj mamy adresy. Sieć bezprzewodowa, sieć LAN. Oczywiście, żeby się wbić na ten router, to wpisujemy ten adres. I teraz na pewno się nie przełączę na te inne zakładki, bo już jest ten router odłączony od sieci. Ustawienia, no, już nie mogę się. Wybór języka. Dosyć taka prosta ta strona konfiguracyjna tego routera, że tak powiem. Jestem ciekawy, jakie w ogóle on ma możliwości, czy się nadaje jako... O, przekroczono limit czasu. Dobra, to już mi to wybiło. Tak jak tutaj mówiłem, na Allegro jest 24 zł, no to bardzo tanio, to nie ma co. OK, teraz wiecie, co zrobimy. Pokażę wam jeszcze, wbiję się na pulpit i pokażę wam mniej więcej, jak się aktualizuje ten router. Tu jest już pobrany specjalny taki
program. No i mamy coś takiego. Wybierz plik. Dokumenty. Będzie na pulpicie sobie zapisałem akurat ten najnowszy plik. Open. To jest najnowszy. Znaczy nie najnowszy, to jest troszeczkę starsza wersja tego firmware'u, ale mniej więcej tak to wygląda i tutaj mamy cały opis, jak to zrobić. Odłącz modem od routera, podłącz router kablem do komputera, nie wykonuj aktualizacji przez Wi-Fi, to jest bardzo ważne, tylko trzeba tym kablem chyba USB. Ustaw statyczny adres, nie kablem USB, kablem ethernetowym trzeba go połączyć. O, w ten sposób. Tak mi się zdaje. Ustaw statyczny adres IP, wyłącz router z prądu, wciśnij reset i trzymając go włącz router do prądu. Puść reset po 10 sekundach. Aha, czyli w ten sposób. No, standardowe. Wybierz plik oprogramowania. Komunikatu, uwaga. Prościutka jest aktualizacja tego routera. Tak to wygląda. Teraz przełączę się na kamerkę, na której będziemy widzieli ten router. Ok, jest. I powiem Wam tak. Sprawa wygląda tak. Ja sobie go podłączyłem tutaj do zasilania takim specjalnym kablem, gdzie mam różne końcówki wtyczek. Coś takiego bardzo przydatne. Zasilanie jest 5 V. Ważne, żeby nie pomylić polaryzacji, bo możemy wtedy uszkodzić router. Z przodu wygląda on tak. Szkoda, że nie mam po prostu do niego jakiegoś modemu, to bym się nim pobawił trochę. Być może by się okazał jakiś w miarę dobry. To jest pierwszy w ogóle router cyfrowego Polsatu w moim życiu. Także pobawimy się nim trochę. Tak wygląda z góry. Dwie antenki. Jedynie, co żałuję, że nie można ich wyciągnąć, ale zaraz dojdziemy do tego, o co w tym chodzi tutaj w ogóle. Z tyłu ma coś takiego. Czyli mamy tutaj ten guzik resetu, 4 porty LAN, 1 WAN, zasilanie USB do podłączania modemów. No szkoda, że nie mam. Bo powiem Wam szczerze, że mam jeszcze inne routery w domu, takie starsze, o wiele starsze, 3G. Vodafone chyba, no. I do nich kiedyś miałem takie właśnie na USB modemy. Ale niestety teraz już nie ma. Tutaj z boku wygląda to tak. Czyli co? Prosty router cyfrowego Polsatu. Od spodu mamy naklejkę. Mogę wam pokazać, co tam pisze, bo to i tak dla mnie nie ma znaczenia. Czyli to jest model LT640. I teraz ja go odłączę od zasilania, bo powiem Wam, albo Wam coś jeszcze pokażę, jak go wykrywa Wi-Fi, desktop, Wi-Fi. Widzicie, jest cyfrowy Polsat, ten modem. Co najlepsze, jakość jest bardzo dobra, no bo w zasadzie mam metr od niego router, a czy router, laptop, bo to laptop go wykrywa. Także jest zasięg na maksa. Nawet podejrzewam, że nie potrzeba anten. Ale powiem Wam tak. Jest motyw taki. Ja już go odłączę sobie od zasilania. Wyłączę. Zobaczcie, że tutaj diodka się włączy. OK. I teraz mogę się nim bawić. Motyw jest taki, że te anteny tutaj są uszkodzone. Ja je włożyłem w ogóle, bo one były jakby wyrwane. Także my sobie go rozkręcimy. Ja Wam pokażę, o co chodzi. Rozkręcimy sobie tego Edimaxa. Przy okazji zobaczymy, jak on wygląda w środku. Chyba tylko dwie śrubki. Fajnie. Nic skomplikowanego. Łapa z nokcie. Mam krótkie i mnie boli teraz. Teraz go musimy otworzyć. Otwarcie jest banalnie proste. I zobaczcie, uszkodzone są antenki, widzicie? Są po prostu wyrwane. I teraz jest pytanie, gdzie one były przylutowane?
To trzeba będzie poszukać. Ale już widzę. Tylko jest problem taki z antenkami, że każdy przewód jest bardzo cienki i ma dwie żyły. Także żeby to polutować, to trzeba to będzie robić niestety pod mikroskopem. Tutaj jest ile? Tu jest też dwie czy jedna? Wygląda chyba jak jedna. Nawet już wiem, w którym miejscu on był, te kabelki lutowane. No na pewno ten krótszy był zlutowany do tego miejsca, a ten dłuższy do tego wyżej tutaj. Czyli mamy. Będziemy musieli to zrobić. Jest do zrobienia bez problemu. Tylko bardzo delikatna robota i trzeba będzie to tak delikatnie tutaj naciąć, żeby minimalnie tylko wystawał drucik i go pocynować, przylutować. I będzie wtedy zasięg na fulla. Chciał to wyciągnąć. O, widzicie, ja to wyciągnę. Po prostu było wyrwane, jak ja to znalazłem. Na szczęście znalazłem te anteny. Szkoda, że to nie są anteny takie, które można wkręcić, bo z chęcią bym wykorzystał do modemu tego T-Mobile'a, bo też ma właśnie możliwość podłączenia anteny. Aha, tu jest on-off. Nawet widzicie, nawet jest jeszcze przycisk on-off włączania Wi-Fi. Fajne, fajne. Można szybko włączyć sieć. No, tego w T-Mobile'u nie mam. A router z T-Mobile'a mam z darmowym internetem taki. Jest to model B, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Gdzieś tu powinno pisać chyba. Pisało na tej naklejce, którą zdarłem. Nie, jest od spodu. Tak, tu są dane, ale wam nie będę tego pokazywał. To jest model B525S-23A. Zasilanie 12 V, 2 A. A karta SIM wchodzi tutaj. Bardzo fajny modemik. Router znaczy się. Jeszcze była druga wersja na akumulator. Ja wybrałem taką. Ale fajnie jest to, że można tą kartę z T-Mobile'a wyciągnąć, włożyć do telefonu i mamy internet w każdym miejscu, bez limitu danych. Czyli mogę pobrać nawet 1 terabajt w ciągu 10 dni. Tak wygląda płytka Edimaxa z cyfrowego Polsatu, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. W zasadzie ten router nie jest mi potrzebny, także jakby ktoś chciał go, to piszcie w komentarzu. Bez problemu mogę go oddać. Jak ktoś jest z Wrocławia, za darmo mogę mu go oddać. No to mi nie jest potrzebne. Ja to tylko wziąłem tak, żeby po prostu ponagrywać filmiki, żeby było coś ciekawego na kanale. Tu widzę, że się diody trochę wykrzywiły, także naprostujemy je trochę. Dwie diody i to były diody od czego? Aha, od zasilania i od Wi-Fi. No, to są dwie od WAN-u i modemu. Połączenie. I jakieś tu mamy układziki RTL 8196C Winbond. O kurde, ale duża ta kość Winbonda. No niestety takiego programatora nie mam, żeby to zczytać. To już chyba jest, nie wiem, 4, 8, 16, 64 nóżki? Albo 32? Nie chcę mi się tego liczyć, ale spory ten Winbond. I to jest na pewno kość, którą można programować. No ale takiego czegoś nie mam. Następny chip jest jakiś Real RTL. RTL pisze 8192CE. Jeżeli chodzi o tego Winbonda, to jest coś takiego. RTL.
No tak wygląda po prostu. No co, do roboty jest do zrobienia to. Przylutowanie anteny. Także jak dość. Nawet sobie sprawdzę miernikiem, czy jest tutaj jakieś zwarcie, czy coś w tym stylu, ale chyba nie ma. Pomiędzy masą a sygnałem nie ma. Dopiero na masie jest. Czyli tu jest OK. A tutaj? Tutaj też jest OK. Tak, robota no raczej na mikroskop. Przynajmniej ja bym to robił na mikroskopie. Być może to zrobię w drugiej części filmiku. Postaram się wyciągnąć. Da się ją jakoś wyciągnąć? Da się. Bo jeszcze jakiś syf został w środku, to go wyrzucimy. Zobaczymy z drugiej strony płytkę. Coś takiego. Cały nasz router. Fajnie, nie? Dobra, ja zrobię na chwilę pauzę, tylko wyrzucę sobie tą, te śmiecie z tego. Dobra, jestem z powrotem. Ile tu już nagrywam? 16 minut. No to już powoli będę kończył. Złożymy sobie ten router i po drugiej części postaram się nagrać filmik, jak będę te kabelki tutaj lutował do tej płyty, żeby to miało ręce i nogi. Teraz muszę tylko go odpowiednio tutaj włożyć. O, jeszcze te diody takie delikatne tutaj są. Trzeba uważać, żeby ich nie powyginać. Włożony. Zamykamy obudowę. Także rozbiórka tego routera jest banalnie prosta. Ważne, żeby diody były prosto. OK, przed skręceniem jeszcze tylko go włączę, zobaczę, czy diodki są odpowiednio ułożone. Jest OK. Wszystko widać. Router działa. Wkręcamy te dwie śrubeczki. I zaraz Wam jeszcze pokażę jedną rzecz, którą też będę chciał sobie ogarnąć kiedyś tam w przyszłości. Test tego wysypiska. Teraz obecnie pracuję w całkiem innej firmie. Całkowicie co innego wykonuję. Także to jest do naprawy. Ten router cyfrowego Polsatu. Ja zrobię pauzę i pójdę po jeszcze jedno urządzenie, które będzie niedługo też pokazane. OK, jestem z powrotem. Tym razem mamy inny wynalazek. Też z dwoma antenami. Inna firma, TP-Link. TP-Link i to jest. Patrzcie, tutaj Wam pokażę dokładnie naklejkę. To jest Wireless N-Range Extender. Tak to po angielsku mniej więcej chyba się wymawia. To jest repater. Czyli ten router T-Mobile'a, co mam, mógłbym rozszerzyć zasięg u mnie w mieszkaniu. Dzięki właśnie temu urządzeniowi. I tu mamy z tyłu tylko power, zasilanie, ethernetowy kabel, range extender i reset przycisk, który trzeba tam już czymś ścisnąć. I tutaj jak naciśniemy, to chyba on chyba może działać w dwóch trybach. Jako router? Być może? Nie wiem do końca. Jestem pewny. I jako właśnie rozszerzenie tego sygnału. Dość ciekawe, że tu chyba jakbym podłączył, jakbym miał taką jakąś instalację w domu, że internet by szedł na przykład z routera gdzieś tam po mieszkaniu kablem ethernetowym, to podłączając go gdzieś tam w drugim pokoju, bym miał taki długi kabel, to bym miał zasięg, jakbym był w tym pierwszym pokoju, co jest oryginalnie router. Także to będzie też. Fajne jest to, że te anteny można wykręcić, tylko wiecie, czego żałuję? Zaraz Wam pokażę.
Bardzo tego żałuję, bo kurde, chciałbym, tu ma końcówkę, to taką, nie wiem jak są dokładnie te nazwy, ale o co chodzi? Chciałbym do tego T-Mobile'a, ale niestety to nie pasuje do tego. Nie pasuje? Oh shit! Jak ja to robiłem wcześniej, że mi to nie pasowało? Pasuje. Ale jazda. Ja muszę teraz sprawdzić, jaki będę miał na tych antenach zasięg. Na LTE-ku. Powiem wam szczerze, że ja pierdzielę, wkręcam. Kończę filmik. Ale się cieszę. Dlatego tapelinka sobie zostawię. Patrzcie, pasują. Coś pięknego. No, pasują do tego od T-Mobile'a. Czy polepszył się zasięg? O nie no. Na maksa skoczyło LTE. Tu będę miał jeszcze lepszy i stabilniejszy zasięg. Super sprawa. Ale jestem happy. Aż muszę zobaczyć, zalogować się do routera. Chwila, pokażę wam nawet to na Firefoxie, tylko muszę wbić się na mój router. Chyba to jest ten adres. A nie, chyba nie wbiłem tego adresu. Jaki tu był adres, żeby się na niego wbić? Aha, dobra, taki. O, teraz wejdę. Okej, okay, chwila jeszcze, jeszcze chwileczkę. Super sprawa. I teraz tak. Ustawienia, muszę się zalogować. Aha. Jakie miałem hasło? A, osiągnę tą maksymalną ilość prób. Ale pokażę wam. Jeżeli chodzi o 3G, nie? Zasięg na maksa. Mam trzy urządzenia podpięte pod tą sieć, czyli tak, o, jestem na telefonie, laptopie. A trzecia osoba? Aha, to jest telefon chyba mojej mamy. Dobra. 3G jest na maksa, ale 3G i tak ma dobry zasięg w T-Mobile'u, także najważniejsze jest to, jak chcę mieć LTE-kan zasięg. Czyli jak będzie LTE. Taki o, to będzie pięknie po prostu, bo LTE to powiem wam szczerze, miałem jedną kreskę, dwie, także bardzo marnie. Także cieszę się, że te anteny podpasowały tego topelinka, wow. Jestem w lekkim szoku. Także ten topelink się przydał, ale jeszcze sobie go przetestujemy w następnych filmikach. I sprawdzimy działanie takiego A teraz, czy tak to się nazywa. To by było na tyle. Jeszcze na koniec dodam. Jakby ktoś chciał ten cyfrowy posad, jest z Wrocławia, nie ma problemu. Przyjeżdża, bierze go, daje go za darmo. Mi to nie jest potrzebne, może komuś się przyda do czegoś. Jak zrobię antenki, to będziesz już miał zrobiony router, także będzie działał fajnie. Same antenki nawet można wykorzystać do czegoś, nie? Także... To było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.